Rynek w Polsce, jeżeli chodzi o dystrybucję części, tak naprawdę jest jednym z najbardziej, jak nie najbardziej dobrze zorganizowanym rynkiem. Wiemy, kto jest głównym aktorem i jaki serwis logistyczny i około logistyczny jest prowadzony. Zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy w jakiś sposób pokorni, ale z drugiej strony widzimy nasze mocne punkty, nasze możliwości, naszą przewagę w niektórych obszarach, naszą siłę inwestycyjną i wizję przede wszystkim, to co chcemy zrobić w Polsce i to powoduje, że widzimy, że w skali kilku lat możemy zdobyć pewną ugruntowaną pozycję. W mojej ocenie przewaga, jeżeli chodzi o dystrybutorów części, którzy tak naprawdę są perfekcyjni, jeżeli chodzi o logistykę. I rzeczywiście marka Distrigo musi dogonić tych liderów. I tutaj w tym obszarze zdajemy sobie sprawę, że mamy sporo jeszcze do zainwestowania i dojścia. Natomiast dystrybutorzy części oprócz logistyki tak naprawdę nie mają oferty części oryginalnych. W takiej cenie, w takiej gamie, w takiej dostępności, jak my z marką Distrigo, gdyż za nami stoi koncern PSA, co się wiąże z tym, że tylko my, w odróżnieniu do innych dystrybutorów, jesteśmy w stanie zapewnić na całym aftermarkecie, nie tylko w sieci autoryzowanej, ale również każdemu warsztatowi niezależnemu w Polsce, pełną paletę gamy PSA, czyli Opel, Peugeot, Citroen, DS, co w Polsce jest znaczące, bo liczyliśmy, że 20% samochodów jeżdżących w Polsce to są samochody marki z grupy PSA. Więc do tej pory te warsztaty miały ograniczony dostęp do części mechanicznych, jak i blacharskich, bo dystrybucja części odbywała się za pośrednictwem dealerów, tak? Dzisiaj i jutro będzie każdy warsztat mógł zakupić część również oryginalną, zaproponować klientowi część oryginalną, a w ślad za tym też idzie nasza wiedza techniczna co do technologii napraw wszystkich Peugeotów, Citroenów, Opla, gdyż no jesteśmy źródłem tworzenia tej dokumentacji technologii napraw, więc znamy się najlepiej na swoich samochodach w odróżnieniu właśnie od konkurencji. Wykorzystując tą siłę, uzupełniając naszą ofertę gamą Euro Repar, gamą części kupowanych lokalnie od producentów, gamą części regenerowanych, no praktycznie ofertowo uważam, że w najbliższym czasie będziemy mieli właśnie przewagę nad dystrybutorami, którzy tylko i wyłącznie mają części o porównywalnej jakości, czyli tak zwane aftermarketowe.